Jesteście gotowi, by wielbić? By wielbić Boga, by oddać Mu chwałę, by Mu zaśpiewać. Wiesz, czemu warto uwielbiać Boga? Dlatego, że kiedy Ty uwielbiasz Boga, On przychodzi ze swoją mocą. On mówi, to dziecko mi ufa. Ponieważ uwielbienie Boga jest mówieniem Mu, że się Go kocha. On nie potrzebuje naszego uwielbienia. Ale kiedy Go uwielbiasz, to mówisz Mu tak, ufam Ci. Zapraszam, wyciągnij swoje ręce i spróbuj w nie uderzyć, w rytm tej stopy. Panie Jezu, zapraszam, powtórzcie razem ze mną. Panie Jezu. Panie Jezu. W tym najbardziej rozleniwiającym momencie, kiedy jestem po obiedzie, podnieś mnie do uwielbienia. Abym nie był ospały. Panie Jezu, kiedy Paweł i Sylas uwielbiali w więzieniu, powtórzcie razem ze mną, kiedy Paweł i Sylas uwielbiali w więzieniu, łańcuchy opadły. Dzisiaj ogłaszam, że opadną łańcuchy ze mnie. Kto jest gotowy, żeby z niego opadły jakiekolwiek łańcuchy, wstaje. Ja siądę i wstanę specjalnie. Siadam i wstaję. Panie Jezu, dla Ciebie te oklaski. Księżarku, wielbimy Jezusa. Uwaga, uwaga. Przypomnijcie sobie takie proste hasło. Na rozruszanie można zgiąć nogi. Hasło stadionowe nie tylko dlatego, że stadion młodych już niedługo. Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował będzie. Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował będzie. Uwaga jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i... Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował będzie. Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował będzie. A teraz oderwijmy nasze nogi od ziemi. Słuchajcie, ja mam ponad 40 parę lat. Wy jesteście dwa razy czy trzy młodsi ode mnie, więc uwaga, w górę. Uwaga, raz, dwa, trzy i... Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował będzie. Zawsze i wszędzie Pan Jezus królował. Ręka do góry, jeszcze wyżej. Zawsze Pan Jezus królował będzie. Zawsze i wszędzie Pan Jezus. No nie, super. Uwaga, i dalej, niepokalana nasza Maryja kochana, niepokalana nasza Maryja kochana. I uwaga, na niepokalana robimy orczyki. Niepokalana nasza Maryja kochana, niepokalana nasza Maryja. No jesteście świetni, to zaczynamy? Wszystkie brawa. Wszystkie brawa. Wszystkie brawa. Oficjalni przyjaciele Jezusa. Oficjalni przyjaciele. Księżarku, startujemy.
Uwaga, moi drodzy, nie siadamy, tylko dajmy z siebie wszystko. Kiedy tańczysz, to dajesz wszystko, a dla Jezusa nie możemy dać wszystkiego? Halo! Panie Jezu, dla Ciebie! Słuchajcie, a dacie radę krzyknąć dla Jezusa? Panie Jezu, dla Ciebie! Ale słabo, słabo jest napisane, wykrzykujcie, a nie wymarudzajcie. Uwaga, Panie Jezu, dla Ciebie! Kochani, dzisiaj padło też pytanie dotyczące hejtu. Tyle nienawiści wszędzie, więc my chcemy też teraz poprosić Was, byście włączyli się do takiego protest songu, żeby nie było nienawiści, żeby był pokój. Więc zaśpiewajmy, po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Będzie pierwsza, druga zwrotka i trzecia zwrotka. Z powrotem pierwsza, dobra? Pierwsza, druga, pierwsza. Ruszamy, ruszamy! Syna człowieczego, by odkupił ludzkie znoje z grzechu pierworodnego. Zebrał uczniów i wykładał jedną wiedzę, co posiadał on i jego ojciec Bóg. A więc po co wzgarda i pogarda? Po co wzgarda i pogarda? Kiedy pycha z nieba spycha, kochajmy bracia się. Po co wzgarda i pogarda? Po co wzgarda i pogarda? Kiedy pycha z nieba spycha, kochajmy bracia się. Jeszcze raz, po co wzgarda i pogarda? Po co wzgarda? Po co wzgarda i pogarda? Po co wzgarda i pogarda? Wszyscy razem! Po co wzgarda i pogarda? Kiedy pycha z nieba spycha, kochajmy bracia się. I ręce w górę! Wiary mocny masz korzenie, przecież Jezus już powiedział, najważniejsze jest wierzenie, aby każdy o tym wiedział. Więc pozwólmy wierzyć, żeby mogli życie przeżyć tak, jak im nakazał Bóg. Więc pozwólmy wierzyć, żeby mogli życie przeżyć tak, jak im nakazał Bóg. Wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Po co wzgarda? Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Po co wzgarda? Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc wszyscy razem! Po co wzgarda? Po co wzgarda i pogarda? Kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się! Czego, by odkupił ludzkie znowu.
A więc po co wzgarda i pogarda, wszyscy? Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Po co wzgarda i pogarda? Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Wszyscy razem! Po co wzgarda? Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy bracia się. Wyciągnij teraz swoją rękę, wyciągnij teraz swoją rękę w stronę nieba i powiedz: w imię Jezusa łamię wszelką pogardę, wszelką złośliwość, wszelki hejt, bo chcę kochać, bo chcę iść swoją drogą przez życie, bo chcę mieć wielkie marzenia. Bo Jezus jest moim Panem! Bo Jezus jest moim Panem! Amen! Amen! Więc słuchajcie, kiedyś na Woodstocku była taka przyśpiewka, ale to na Woodstocku, więc tego nie puszczajcie do mediów. Więcej czadu dla Jezus. Żartuję. Więcej chwały dla Jezusa. Więcej. Bo ja dopiero na Woodstocku odkryłem, że młodzieżowy czad to jest kapłańska chwała. Czyli młodzi mówią więcej czadu, a ksiądz myśli więcej chwały. Rozumiecie? A tak samo jak przypadek, to jest świeckie imię Ducha Świętego. Drugie to jest zbieg okoliczności. Więc śpiewamy, Panie, dla Ciebie, bo Ty powiedziałeś, że wszyscy ludzie mają klaskać w dłonie, a wtedy Ty zsyłasz łaski. Wtedy Ty mówisz: chcę błogosławić moją dzieciom. Niech Twoje słowo nas wypełnia. Amen? Kochani, nie wszyscy się pewnie orientują, że każdego dnia, kiedy czynimy znak krzyża, to czynimy egzorcyzm. To znaczy poddajemy się Panu Bogu. Całe nasze życie, wszystkie nasze sprawy. I teraz chcielibyśmy tą piosenką właśnie dokonać tego. Oddania się zupełnie Panu Bogu. Należę do Ciebie. Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie. Amen. Ze wszystkich sił, kochani. Tu z przodu nasze najmłodsze wokalistki, ale też będą pokazywać, czyli robimy znak krzyża, nie bójmy się go robić naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroko, tak? Proszę bardzo, pokażemy, należy do Ciebie, pokażmy, dobrze, Jarek? Pokażcie, dobrze, Jarek, dobrze, uwaga, należę, no proszę, należę do Ciebie, broń mnie, wybieram Ciebie, amen! I spróbujemy jeszcze raz, uwaga, i... Należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie. Nie słyszę go, amen, to musi być głośniejszy amen. Jeszcze raz spróbuję, uwaga. I należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie. Słabo to amen, jeszcze raz mocniej. Dobrze, uwaga. I należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie. No już lepiej, dobrze. Okay, prawie się nauczyłem. Już mamy, dobra. I zaczynamy. Ha!
Piszę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Piszę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Jeszcze raz, należy do Ciebie. Należy do Ciebie. Mocno! Amen! Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, wybieram Ciebie, amen! Oddajmy wszystko Bogu w Trójcy Jedynemu! Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie, amen! I Twoja historia! Należę do Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący, gorący z miłości, wszechmocny, nieobcy. Ja jestem, mówisz, dzieci swych nie gubisz, ja wybieram Ciebie, mój dobry Ojcze na niebie. Oddaję się Tobie, Jezusie z Nazaretu, jesteś dobry i wierny, chcesz mojego konkretu, nie dekretu, a decyzji, zdjęcia Ojca Pansa z wizji. Ducha do ucha mego zbliżasz mówiąc, jesteś umiłowane, moje dziecko wybrane, upragnione przeze mnie, od początku kochane, ja Jezusa Ci daję, aby był Twoim Panem, on da radę, to Król, powiedz tylko, amen! Należę do Ciebie, amen! Jezu. We wszystkich oklaskach bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu, we wszystkich okrzykach. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu, w każdym ruchu naszego ciała. Bądź uwielbiony, Jezu. Teraz, Jezu, prosimy Ciebie, bo Ty powiedziałeś, że mamy prosić o Ducha Świętego i ten Duch Święty zostanie nam dany, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. Duch Święty was wszystkiego nauczy. Kto jest gotowy w tej kolejnej piosence prosić, żeby Duch Święty go namaścił, napełnił? Ręka do góry! Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą. Amen? Duchu Święty, ogłaszam, że nikt po skrzatuszu nie będzie miał problemów z nauką. Amen? Duchu Święty, ogłaszam, że choroby odchodzą pod święty krzyż Jezusa. Amen? Amen! Duchu Święty, wypełnij nas i poprowadź. Amen! Amen!
Wszyscy ludzie klaszą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa. Wielka radość na Syjonie, król wstępuje z nieba, z nieba. Próbujmy się trochę ruszyć. I wszyscy ludzie klaszą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa. Wielka radość na Syjonie, wstępuje z nieba, z nieba. I wszyscy ludzie klaszą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa. Bo wielka radość na Syjonie, wstępuje. Nadejdzie dzień. Kochani, kto nas najbardziej prowadzi, kiedy nie wiemy, co mamy robić, a o kim powiedział Jezus, że będzie nam dany, kiedy On odejdzie?
Oczywiście, tak pojedyncze głosy. Duch Święty, zapraszam Ciebie. Gest, który towarzyszy przez całe Pismo Święte, który podarował Pan Bóg Mojżeszowi, powiedział mu: wznieś ręce, a ja będę zwyciężał. Wykorzystamy w tej pieśni, prosząc Ducha Świętego, aby nam pomógł, aby to On nas poprowadził, aby to On nas otworzył. Zapraszam Ciebie, wznieś swoje ręce, wyciągnij je. Mojżeszowi ręce osłabły, to mu kamienie podłożyli. Pamiętacie? No, w Piśmie Świętym jest napisane, że jak już nie dał rady trzymać, wznieś swoje ręce i zawołaj ze mną: Duchu Święty, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Chcę, abyś mnie poprowadził. Chcę, abyś mnie umocnił. Chcę słuchać, aby słyszeć. Chcę widzieć, aby zobaczyć Jezusa. Duchu Święty, przyzywam Ciebie teraz. Zostań w ciszy, zostań w ciszy teraz. Zostań w ciszy, tak abyśmy mogli razem pomodlić się tą pieśnią przed tym nabożeństwem, które za chwilę rozpoczynamy. I wznieś swoje ręce, nie puszczaj. Niech Cię modlitwa kosztuje, tak jak Mojżesza kosztowała modlitwa, a Bóg zwyciężał. Niech Ciebie ręce bolą od modlitwy. Bo kiedy wyciągasz ręce, Twój tata z nieba mówi: moje dziecko mi ufa. Kiedy wyciągasz ręce, jak kapłan w czasie Eucharystii, to wyciągasz je puste, aby Bóg je mógł wypełnić. Wyciągnij swoje ręce, przestań gadać. Wyciągnij swoje ręce. I trwaj w ciszy teraz, abyśmy mogli w tej pieśni złożyć taką pieczęć. Tak, Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. On przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Nawet jak nie wiemy czasem, co mamy zrobić. Wyciągnij swoje ręce i wejdź w ciszę. Wejdź w ciszę. To jest najtrudniejsze. Powtórz za mną, jak delikatny wiatr, szeptem: Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Wycisz moje serce. Ciężarku. Duchu Święty. Nie może wznieść rąk w modlitwie. Kiedy Mojżesz trzymał ręce wzniesione, Pan Bóg zwyciężał. Niech Pan Bóg zwycięża w naszym życiu. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Zaśpiewajmy razem. Duchu Święty, tchnienie wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź.
sercu i powiedz: Duchu Święty, daj mi miłość, bo chcę kochać, bo chcę nieść Jezusa wszystkim, których spotykam. Duchu Święty, pomóż mi, abym stawał się na wzór Jezusa, aby inni, patrząc na mnie, widzieli Jezusa. Wznieśmy ręce. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. I prowadzisz nas do domu. Prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź i prowadzisz nas do domu. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Sami tak pragniemy Ciebie, Panie. Zapraszam Ciebie, pozostań w tym klimacie.